Dzień dobry, nasz bardzo serdecznie w recenzji nowości. Paco Rabanne 1 Million Gold, kolejny 1 Million oraz Easy Miyake Lessel Dizzy. Obie nowości stworzył ten sam perfumiarz, Quentin Bish. No Quentin Bish ostatnio, no, sra premierami. W sensie, no dużo tego, ale spoko, nie? Ma dobrą passę, jego premiery naprawdę lubię. Mam wrażenie, że zbyt często jadą na tym samym schemacie, właśnie takim musującym, drzewnym, ziołowo-paczulowym. No, charakterystyczny składnik używany przez tego pana Akigala Wood, czyli frakcja olejku paczulowego, pozbawiona takich wszystkich cięższych, pleśniowych, czekoladowych, piwnicznych, no to zostajemy z taką fajną, właśnie musującą, przyprawową, pieprzową, drzewnością. No to jest super, super składnik w ogóle i fajnie, że jest on coraz powszechniej używany, natomiast no sporo tych premier Quentina ostatnio wokół tego wszystkiego oscylowało, więc no dobra, nic, już nie przedłużając wstępu, zacznijmy od Paco Rabanne. Paco Rabanne otwiera się bardzo przyjemnie, naprawdę bardzo przyjemnie i czuć, że jest z rodziny One Million. Jeśli znacie klasycznego One Milliona, jego klasycznego, podstawową wodę toaletową, podstawową złotą sztabę, to One Million Gold zdecydowanie do tych perfum nawiązuje, co jest bardzo fajne. Właśnie ten taki akord gumy balonowej, ja go bardzo lubię, taki nieco korzenny, białokwiatowy, owocowy akord. I tu ta gumobalonowość jest, co mi się bardzo, bardzo podoba. Dużo przypraw korzennych, dużo cytrusów w tym otwarciu, jakichś takich mandarynkowo-pomarańczowych, właśnie takich bardziej słodkich, musujących i w ogóle takich świeżych, rześkich, ale jednak sporo słodyczy w tych cytrusach. Cytrusach jest, stąd tak bardziej skojarzenia moje idą w stronę takich pomarańczowych cytrusów. Tego dużo wanilii, wanilia w takim klimacie nieco pudrowym, ale takim też kremowym, taki kremowo-pudrowy, deserowy, nieco tonkowy klimat tutaj jest. Do tego dużo, dużo drewna i to drewno takie nowoczesne, jakieś molekuły takie cedrowo, sandałowcowe, ale też ogólnie drzewne wprowadzają w tych perfumach takiej transparentności, bo te perfumy, mimo że są wyczuć tu możemy, no wiecie, jak mówię, tonka, wanilia, jakieś przyprawy korzenne, guma balonowana, to kojarzy nam się ciężko, natomiast te perfumy są zaskakująco lekkie, przynajmniej na mojej skórze i mój nos tak je odbierał, więc nawet na lato myślę, że mogą się nadać. No ja je nosiłem teraz w 27-28 stopniach i przeżyłem. I było to całkiem miłe doświadczenie, także spoko. No właśnie, ta lekkość tutaj jest naprawdę, naprawdę fajna. Sprawia, że całość no, nie jest taka zamulająca. Z czasem idzie on trochę w takim klimacie, w taki klimat nieco blisko wschodni. Ja rzucę teraz nazwami perfum, może ktoś z was skojarzy. Ragba od Latafa albo 24 Gold, coś tam. Chyba tak po prostu 24 Gold to się nazywa. Scent Story, marka, o, Scent Story. No jeszcze tam jakieś niszowe perfumy, wiem, potem były w takim klimacie. Jakiś Serżow zrobił swoją Ragbę, czy tam swojego Scent Story. Także no to był klimat taki, no dosyć popularny swego czasu. Właśnie taki, takiego, mi się Ragba i Scent Story 24 Gold zawsze kojarzyły z takim waniliowym budyniem posypanym wiórami. I tutaj troszkę to idzie właśnie w taką stronę. Znaczy to nie tak, że to są jeden do jeden te perfumy, tylko no to jednak taki klimacik, takiego właśnie budyniu waniliowego z takim transparentnym drewnem, takim wiórowym. Do tego nuty nieco karmelowe, nieco toffee, dużo tej gumy balonowej cały czas. No i tak on sobie trwa na skórze z 4 godziny, 4-5 godzin. Po tym czasie już no jest bardzo delikatny, przynajmniej na mojej skórze. Wychodzą takie nuty piżmowe, drzewne, kaszmiranowe. Właśnie taka baza wyraźnie kaszmiranowa. Kaszmiran to jest piżmo. Bardzo przyjemne swoją drogą. Jeśli siedzicie głębiej w perfumach, polecam sobie kupić kaszmiran. To myślę, że jeśli trochę tych perfum poznaliście, to doskonale ten składnik poznacie, bo jest on wykorzystywany w naprawdę, naprawdę dużej ilości perfum. Właśnie taki musujący, czysty, piżmowy, drzewny zapach. I tutaj właśnie jest taka baza kaszmiranowa, owocowa, wanilinowa, troszkę drzewno-ambrowa, nieco nut opiekanych, dymnych tam wychodzi pod koniec. Przyjemne pachnidło, bez szału, szczególnie parametry na mojej skórze, bez szału, niestety.
niestety. Po 6 godzinach był bardzo, bardzo, bardzo delikatny, po 8 nie było już czuć praktycznie nic, natomiast też podejrzewam, że to może być wina pogody, no bo jednak przy 30 stopniach jednak te perfumy szybciej z ciała wyparowują. Natomiast tak czy siak, no szału raczej nie będzie, natomiast wielu osobom myślę, że takie parametry zdecydowanie wystarczą. Przyjemny zapaszek, przyjemny, fajnie, że nawiązuje do klasycznego One Miliona, za to zdecydowanie ode mnie łapka w górę. Spoczko, spoczko. Szału nie ma, dupy nie urywa, jak to mówią, ale jest okej. Okay. Kolejny, Sel Dizzy, Lesel Dizzy. Od Easy Miyaki. Byłem bardzo ciekawy tych perfum, bo widziałem, że recenzował je Marcin Budzyk z portalu nesdelux.pl. Jeśli nie znacie, a bardzo możliwe, że znacie, bo to chyba jeden z popularniejszych, jak nie najpopularniejszy taki blog, taka strona, nie wiem, czy to blogiem można nazwać, czy się używa tego słowa w ogóle. W każdym razie pan Marcin Budzyk tam wstawia swoje recenzje. I Lesel Dizzy ocenił bardzo, bardzo nisko, chyba nawet na jedynkę, jeśli dobrze pamiętam, ale sprawdzę to. Tak, jeden. Porażka, zapach wtórny, chemiczny po zbóju i pachnący po prostu tanio. Tak napisał Marcin Budzyk na temat tego zapachu. Dlatego byłem ich podwójnie ciekaw, bo zazwyczaj z tymi recenzjami z portalu Nesdelux się nie zgadzam. Mamy bardzo odmienny gust najwidoczniej. No i tu się to kolejny raz potwierdziło, bo Lesel Dizzy bardzo mi się spodobał. Pachnie, no, jak perfumy Quentina Bisha, w sensie w klimatach Ganymede od Marc Antoine Barrois, w klimatach szybko, Bois Imperial od Essential Parfums, z mainstreamu, no to te nowe Kenzo Pour Homme tak pachną, również wszystko spod ręki Quentina Bisha, także no wtórność to zdecydowanie, no można się z tym określeniem zgodzić, jest to zdecydowanie wtórny zapach. I słony, mineralny, transparentny, musujący, w tym otwarciu właśnie taki żywy, takie kwaśne cytrusy, nieco nut takich słonych, morskich. Natomiast Lesel Dizzy ma w sobie coś ciekawego, bo pierwszy jest on bardzo zwiewny, bardzo transparentny, bardzo taki lekki. To jest na pewno moim zdaniem plus tego zapachu, szczególnie na takie temperatury, jakie obecnie mamy, czyli no, w tym momencie jakieś 30 stopni za oknem. Jest tu też nutka taka właśnie gloniasta, taka nieco nieświeża morska nuta, która na pewno nie każdemu będzie odpowiadać, mi natomiast ona zdecydowanie odpowiada. Taka właśnie ciemnozielona, nieco podgnita, właśnie morska, nieco taka fizjologiczna nutka. Do tego w tym otwarciu takie nieco nuty mentolowo świeże, takie wręcz aż gryzące w nosie. Nie miętowe, tylko bardziej taki czysty mentol, może eukaliptus, może coś w tym klimacie, ale nadaje to takiego wrażenia zimna, takiego chłodu, chłodu to daje. Co jeszcze wyczuwałem, to taką nieco gorzkawo-zieloną nutę, jakby petit grain. No i to tyle w tym otwarciu. Te perfumy się praktycznie nie zmieniały na mojej skórze. One jak pachniały, tak pachną. Z czasem wyczuwam tutaj podobieństwo do klasycznego Lodizy Pour Homme. Właśnie takie nuty ozonowo-kwiatowe, konwaliowe, nieco słodkawe. To jest coś, czego nie lubiłem w Lodizy Pour Homme klasycznym, a tutaj mi to nie przeszkadza, bo jednak jest to bardziej tło, nie jest to zapach aż tak właśnie, aż tak kwiatowy, aż tak słodki. No te nuty bardzo fajnie współgrają z tą mineralnością, transparentnością, zwiewnością tego zapachu. Trwał na mnie naprawdę sporo czasu, z 8 do 10 godzin, jak na takiego świeżaczka, to myślę bardzo, bardzo fajnie. Projekcja całkiem przyzwoita, całkiem wyczuwalne perfumy, odrywają się od skóry przez długi czas. Dla mnie spoko premiera. Bardzo fajne, takie minimalistyczne, nienarzucające się pachnidło. No nic, tyle ode mnie. Fajne premiery. Coraz bardziej wtórnie się robi z tymi premierami Quentina Bisha, natomiast no, to działa. A skoro działa, no to może nie warto niczego zmieniać, jak działa i się sprzedaje, nie? Tyle ode mnie. Jeśli znacie jakiś z tych perfum, jak zawsze zachęcam do zostawienia komentarza. Dzięki. Pa.